Hej, a cześć! Witajcie w przeglądzie świata z mega kampanii egipskiej w roku 1600. Natomiast jeszcze, jak widzicie, jest rok 1603, bo jak zwykle zapomniałem o zapisaniu w roku 1600. No i tak zmienimy sobie też troszeczkę konwencję. Nie będę już chodził regionem każdym najpierw politycznie, później religijnie i później kulturowo, a zaczniemy od przeglądu całego świata politycznie, później cały świat religijnie, później cały świat kulturowo i tak dalej. Więc zaczynamy od sprawy politycznej, czyli tak, Europa. Tutaj znajduje się kilka wielkich potęg, takich jak na przykład Polsko-Litwa, która stała się naprawdę bardzo potężna przez ostatnie 100 lat. Nie wiem, czy ona w ogóle istniała te 100 lat temu, chyba jeszcze nie. Jak widzicie, Węgry są Unią z Polsko-Litwą. Czyżby miało powstać Imperium Polsko-Litewsko-Węgierskie? Co najlepsze, Małopolska dalej jeszcze istnieje. Kolejnymi wielkimi potęgami są również Al-Andalus w regionie Iberii i Magrebu i Lotaryngia, wiadomo gdzie, jak również Bizancjum. Natomiast tak, Lotaryngia niedawno przegrała parę wojen, wygrała też troszeczkę, co oznacza, że mogłaby być większa, gdyby właśnie nie to, że część ziemi utraciła. Dalej mamy całkiem silną Bawarię, która jednak obecnie przegrywa wojnę z Polsko-Litwą i jest to wojna o Podbój Małopolski. Dalej mamy dosyć spore Królestwo Francji, prawosławne, co najlepsze Brytania. Dalej istnieje, ale to pewnie dlatego, że ma sojusze z Burgundią, państwem nadalpejskim i Lotaryngią, czyli właściwie trzema państwami, które tutaj na zachodzie graniczą albo sąsiadują niedaleko Francji, bo nie ma niestety sąsiedztwa z państwem nadalpejskim, jako że te prowincje ma Alandalus. No właśnie, państwo nadalpejskie jest całkiem potężne, kontroluje północne Włochy prawie całe. Mamy tutaj papieża, który w sumie myślałem, że utracił władzę nad tymi państwem, ale okazuje się, że jednak nie. Więc dalej posiada tutaj trzech wasali, których powolutku będzie integrował. Mamy też tu wpływy bizantyjskie na południu, wysepki w zachodnim. W Morzu Śródziemnym są Al-Andalusu, Al mamy tu Al Aglabidów, którzy niedługo stracą Tunezję. Dalej Leon istnieje w Iberii i jest sojusznikiem Al-Andalusu, więc raczej szybko nie umrze. Natomiast Wyspy Brytyjskie są podzielone mniej więcej na dwie większe potęgi, czyli Albe i Albion. No i są trzy mniejsze państewka, takie jak Mercia, Erfrog i Dunbar. Norwegia znajduje się obecnie na Islandii tutaj na Shetlandach i na Faroe. Skandynawia została zdominowana przez Szwecję, tak jak się spodziewałem, aczkolwiek też spore tereny ma Sapmi, które zjednoczyło również tereny Samów, jako że tu Kilitów podbiło. Mamy Nowogród, który kiedyś był wielką potęgą, a teraz jest naprawdę niewielki. Zaporoże jest teraz takiego dziwnego kształtu. Jest też dosyć spora dalej Mołdawia, dosyć spora Chorwacja, która pokonała Węgry, zanim oni jeszcze byli Unią z Polską. Mamy Bułgarię, która się jakoś bardzo dużo od startu gry nie zmieniła, ale wydaje mi się... Że te prowincje chyba nie były ich na starcie. Bizancjum przez większość gry bardzo dużo nie zrobiło. Odzyskało Konstantynopol i z tego co pamiętam, Optimato i też było bułgarskie na początku. Od banidów nic nie odzyskali. Pokonali Armenię i Gruzję i, ją i je zajęli. No i zdobyli tutaj parę prowincji, a tak poza tym to nic nie zrobili innego. Bułgarii lub Bałkanów nie zechcieli podbijać ani do Włochy też się powiększać. Następnie mamy cesarstwo Kemetu, które wreszcie się ponownie zjednoczyło i obecnie ma tereny dosyć podobne do tego, które miało w Crusader Kingsach, poza tą Syrią, którą podbiliśmy. Halabidzi, jak widzicie, mocno się zmniejszyli. Stracili po pierwsze troszeczkę ziem tutaj i Damaszek na rzecz e, Kemetu, ale zdecydowaną większość, większą stratą jest duża część ziemi arabskich i te tutaj prowincje na rzecz Yahidów, czyli ich rywala, co oznacza, że Tutaj sułtanat bagdacki zdecydowanie wygrał rywalizację z kalifatem halabidów arabskim. Dalej możemy spojrzeć, że na stepach powstała ogromna khiva, która jest sułtanatem. Mamy tutaj dalej astrakan kuzarycki, który jakoś tam się trzyma, ale ledwo. Mamy tutaj też ogromne wpływy imperium mongolskiego, które jak widzicie jest niesamowicie duże i z powrotem przesuwa się na zachód, więc te 400 lat temu była pierwsza inwazja Mongołów, a w tym momencie mamy najwyraźniej drugą inwazję Mongołów. Dalej Ilkana też jest całkiem spory, mamy duży Kaszmir. Dina Gigi są obecnie w jakiejś ogromnej wojnie z Kosalą, ale mają jako sojusznik Ming, więc myślę, że raczej powinni to wygrać z łatwością. Mamy dalej Lambakanów na południu. Kosala, jak widzicie, zjednoczyła te tutaj tereny, bo ona miała tu chyba kilku wasali, których zintegrowała. Mamy też większą Rajputanę i Delhi jako te niezbyt małe państwa. W Persji mamy dosyć spory fars i jazd, no i Transoxiana, jak również Sogid i parę mniejszych państwek takich jak Ajam, czy Isfahan z jednoprowincjowych. Dalej idąc do Azji, tutaj mamy Mariul, mamy Kham, który jakimś cudem ma jeszcze parę prowincji, a ja myślałem, że on miał jakąś jedną czy dwie. Mamy Dżungarię niewielką, jest sobie Ming, który nie ma kształtu takiego jak w normalnej grze, tylko troszeczkę inny i co najlepsze stracił tą prowincję na rzecz Wietnamu. Ciekawe. Wietnam jest ich trybutariuszem, ale jednak kurde zabrał im Limhau, który jest kulturą, jak widzicie, kantoniz, czyli no nie wietnamskiej. I Ming ma na tym koranie nie, nie ma, a to Ming musiał im chyba samemu oddać tą prowincję, co jest dosyć dziwne. Mamy utworzenie się Japonii już w 1600 roku. Jest to szogunat, czyli mamy zdecydowane zwiększenie władzy szoguna, który zjednoczył i skonsolidował swoją władzę nad tym terenem i zdecydowanie zmniejszył wpływy daimyo. I z tego co widzę, jedynie jeden niepodległy daimyo istnieje w postaci Ouchi w prowincji Higo, i jest trybutariuszem Japonii. Mamy też całkiem silną Koreę, która jest silniejsza co najlepsze od Japonii obecnie ma większą armię. Mamy tutaj jakieś Orochoni czy Orochoni, Jianshu i Nanai, czyli trzy państewka manczurskie, jeszcze tu istnieją, z czego Orochoni jest największe. Mamy parę tutaj tubylców na Kamczatce. Idąc na południe, mamy jakiś tubylców w Filipinach. Aczkolwiek Tondo ma już kilka prowincji i być może tutaj coś ciekawego powstanie z nich. Mamy w Indochinach Khmer i Ayutthaya. O, Ayutthaya to jest naprawdę potężna i ma swoich własnych trybutariuszy i nie jest trybutariuszem Mingu. Mamy też dosyć duży Arakan, który graniczy już tutaj z Kosalą, nawet bo jak widzicie, mają oni też prowincje w Burmie, a nie tylko w Indiach. Następnie mamy Malakkę, czyli sułtanat tutaj w Indonezji. Mamy dużo mniejszych państwewek, aczkolwiek jest też kilka większych, poza Malakką, na przykład Brunei, kolejny Emirat i Majapahit, tym razem księstwo hinduistyczne, którzy kontrolują prawie całą Jawę, A Java ma całkiem niezły development, przynajmniej jak z tych tutaj okolicznych terenów, chociaż nie, no teraz widzę, że Sumatra ma chyba lepszy. To dziwne. O, Celebes też y, zjednoczyło się tutaj, bo to tu były dwa państwa, a teraz jest jedną. Mamy też Australię, w której są jedynie tubylcy, póki co. Papua Nowa Gwinea i te tutaj wyspy są nieskolonizowane. Koło Fidżi i Nowej Zelandii jest również sporo mniejszych państwek tubylców polinezyjskich. Y, idziemy też do Afryki Zachodniej, gdzie mamy dosyć spore Ibibo. Darfur dalej nie jest jakiś bardzo słaby. Dosyć duży Songaj. No i oczywiście największe państwo w regionie Mema. Mamy tutaj też kolonię Albionu. Jest też APVRD portugalskie i Portugalia. Ja myślałem, że przestała istnieć, ale okazuje się, że istnieje właśnie na tej wyspie jedynie. Mamy tutaj prowincję Dunbaru ciekawe, kolej... następna kolonia jakaś taka mniejsza. Koło Kongo również znajduje się Albion. Wyspy Fernando Po i Sao Tome należą do Dunbaru i Alby. Mamy też sporo tubylców w Kongu, którzy się jednak nie zjednoczyli póki co. Przylądek dobrej nadziei jest skolonizowany przez Flandrię. Na, na Madagaskarze zostały dwa większe państwa. Mamy tutaj pierwszą kolonię Kemetu w, na wyspach Komoros, jak również kolonię Flandrii w Mauritiusie. Jest tutaj troszeczkę państw dalej tubylców, które nie zostały podbite przez nikogo, mi, właśnie fetyszystycznych mianowicie Mutapa, Marawi, Butua. I Sofala. Natomiast tutaj już mamy również Imperium Adżurańskie, które jak widzicie, również jest całkiem spore i dosyć silne. Mamy też tu większe Adżuran i Adal na Wybrzeżu Somalijskim. Teraz możemy przejść do Nowego Świata, gdzie mamy w południowej Ameryce przede wszystkim dalej tubylców andyjskich, którzy jakoś się nie skonsolidowali za bardzo i część z nich została już podbita przez Flandrię. I mamy dwie kolonie Flandrii. Po pierwsze ich La plate. A po drugie Brazylię flamandzką. Jest też tutaj Kolumbia założona przez Albę. Są Muiska, którzy co najlepsze się powiększyli sporo, bo oni zaczynają z jakimiś chyba dwoma albo trzema prowincjami. A teraz są naprawdę Sporzy. Tutaj są kolejne prowincje albańskiej kolonii, Kartagenie i koło Nikaragły. Wyspy Karaibskie są skolonizowane przez naprawdę dużą ilość państw. Po pierwsze Francję. Po drugie. Leon ma swoją kolonię tutaj zachodnich Indii. Następnie jest też Kuba al-Andalusu, są kolejne wyspy francuskie. Zachodnia i wschodnia część Kuby, jak również Jamajka i Hispaniola, są skolonizowane przez Albion. Natomiast, oczywiście, Kuba, czyli kolonia al-Andalusu, zajmuje centralną część Kuby, i Bahamy też są Albionu. Następnie mamy region Ameryki Centralnej, gdzie dalej mamy sporo państw Majów i Azteków, póki co jakoś bardzo nie zostali tknięci kolonizacją. Następnie mamy Meksyk, który jest kolonią Albionu. Mamy tutaj naprawdę dużo różnych e, plemion. Jednych większych, innych mniejszych, na przykład takie, taka Isleta czy Akoma są większe, a jakieś tutaj Lakoty są mniejsze. Czy Cahokia, co najzabawniejsze, jest dosyć mała, ale sama, akurat sama prowincja jest bardzo dobrze wydevelopowana. Mamy też kolonię Al-Andalusu na wschodnim wybrzeżu dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, jak również Bretonia tutaj zakłada swoją kolonię. Idąc wyżej do Kanady, mamy tutaj kolonię Leonu, co ciekawe i. Frogu, wow, Erfrog zakłada Quebec, ale ciekawe. Poza tym mamy tutaj też na przykład kolejne dosyć spore plemiona, Arendaronon na przykład. I reszta kontynentu północnoamerykańskiego nie jest na razie skolonizowana. A czyja jest Bermuda? A Bretonii, ciekawe. I Galapagos są flamandzkie. Czyżby Flandria miała się dostać prędzej czy później do Nowej Zelandii i Australii być może? A właśnie zapomniałem powiedzieć, Egipt ma też kolonię tutaj koło Sumatry, serię wysp. No więc tak wygląda sytuacja polityczna całego świata. Teraz przechodzimy do sytuacji religijnej. Zaczynamy od Europy, w której, jak widzicie, pojawiła się reformacja. Jest ona dosyć niewielka, ale parę tutaj niemieckich państwek, jak również flamandzkich, ma dużo prowincji zreformowanych, trochę też reformacji pojawiło się w Szwecji, na przykład i w Danii. Natomiast wyspy brytyjskie, Włochy, Niemcy, Lotaryngia, tutaj jak również Polska i część litewska, Bałkan i dosyć spora część Rusi jest kontrolowana przez katolików. Trochę katolików jest też w Danii i na południu Szwecji, natomiast Szwecja jest sułomenusko. Norwegia ma spora populację żydów kuzaryjskich, jak również tutaj dalej na stepach i w części rosyjskiej jest sporo kuzarytów. Mamy tutaj też dużo, dużą kontrolę prawosławnych w Bizancjum, na Węgrzech, w Grecji, na południu Włoch i na Stepach, chociaż akurat tutaj to o, prawosławni przez ostatnie 500 lat, tak do roku jakiegoś 1550, zyskiwali coraz więcej terenów, bo jakieś 500 lat temu Węgry, Rusi, Mołdawia były katolickie, a dopiero później stały się protestanckie, jak również też spore części tu Polski. Ale teraz katolicy z powrotem odbierają te tereny. Jak widzicie, nie ma chyba już żadnego państwa nordyckiego poza Egdafylki, więc te prowincje tutaj są konwertowane na katolicyzm, na przykład, a tutaj na kuzaryzm. Oczywiście Francja jest prawosławna, Iberia jest muzułmańska, wyspy zachodniego Morza Śródziemnego są również sunnickie. Duża część Magrebu jest sunnicka, aczkolwiek y, trochę od Tunezji dalej jest atonistyczna, no i Egipt jest atonistyczny. Atoniści też są w Bułgarii, Chorwacji i Serbii, więc w Bałkanach. Trochę ich się teraz do Syrii dostaje, aczkolwiek południe Anatolii dalej jest sunnickie. Typowo Arabia, Persja, Mezopotamia są dalej sunnickie. Sunnici przesunęli się też mocno na północ na Stepy, jak również Szyici i Sunnici pojawili się tutaj w Delhi i w Kaszmirze. Atoniści kontrolują też Dolny, Górny Egipt, jak również te części tutaj etiopskie i somalijskie, no i oczywiście Imperium Adżuranu. A dalej na południe są już praktycznie tylko fetyszyści poza kolonią przylądku Nowej Nadziei, która jest katolicka. Zachodnia Afryka natomiast jest w głównej mierze sunnicka. Następnie w Indiach mamy buddyzm Theravada na samym czubku, dekanu. W centralnej części Indii jest buddyzm mahajana, a północna część jest w większości hinduistyczna. W Tybecie jest buddyzm vajrayana i też troszeczkę muzułmanów. Na północ mamy podział pomiędzy tengrystami starymi a nowymi. Ci nowi przestali się co prawda rozwijać, tak zauważyłem, myślałem, że dużo więcej ich teraz będzie, ale jednak nie konwertują się te prowincje na zreformowany tengryzm wcale. Dalej na wschód mamy w Korei i Chinach konfucjanizm, aczkolwiek jest też troszeczkę animistycznych tutaj wierzeń, takich jakby oryginalnych chińskich, nie wiem, jakby to nazwać. To nie jest ten sam animizm, który pojawia się tutaj czy jeszcze tam w Ameryce Południowej. Nie. Ten animizm oznacza taką jakby mega grupę wielu różnych niezwiązanych w ogóle ze sobą wierzeń pogańskich. Oj, w Gansu się, pojawił się stary ten gryzm ciekawe. Indochiny są głównie buddyjskie, z przewagą terawady i niewielką machajaną w Wietnamie. Shinto dominuje Japonię. Wschodnia Indonezja jest całkowicie animistyczna, zachodnia jest podzielona pół na pół pomiędzy hinduistami a sunnitami, a Australię dominują ich wierzenia aborygenów Alheringa. Animizm znajduje się też w Polinezji i w Nowej Zelandii i w nowym świecie mamy pojawienie się katolickich kolonii w Ameryce Południowej. Mamy jedną prowincję sunnicką w południowej Ameryce. Mamy Wierzenia animistyczne w zdecydowanej jej większości, co prawda, no i wierzenia Inti w tubylcach andyjskich, jak również w Muiska. Wyspy Karaibskie są podzielone pół na pół pomiędzy katolikami a sunnitami. W Ameryce Centralnej znajduje się troszeczkę kolonii katolickich, ale również bardzo wiele państw. Wierzenia Majów, jak również wierzenia Azteków. Tutaj też mamy troszeczkę animistów. Są kolejne kolonie katolickie i sunnickie, aczkolwiek bardzo niewielkie, w Ameryce Północnej, i mamy przewagę wierzeń totemistycznych. Więc tak świat wygląda religijnie. Następnie kultury. Z takich większych zmian, no to chyba mówiłem już o tym, że polsko-litewskiej kultury jest teraz sporo więcej. Natomiast jak widzicie, zrobiło się ich dużo więcej tutaj na Zachodzie. Gdyż wcześniej jeszcze kultura polska istniała, natomiast teraz kultura polska taka oryginalna już nie istnieje. Mamy jedynie polsko-Litwinów, aczkolwiek Litwini sami w sobie istnieją tutaj na Litwie. Mamy zwiększenie się ilości Egipcjan, na przykład tutaj koło Jerozolimy, w Gizie, Dżaffie i Aliunie. Al Mamy pojawienie się większej ilości Berberów na Sycylii i w Kalabrii. Kultura alpejsko-saksońska się chyba zwiększyła o jakąś jedną, czy dwie prowincje, czy może trzy nawet. Kultura Reńska się na pewno powiększyła troszeczkę tutaj o te dwie prowincje. Większość innych kultur wygląda tak samo jak wcześniej, więc tak wygląda mniej więcej świat. Wydaje mi się, że w Indiach się raczej nic nie zmieniło. W Japonii chyba też nie. Korea. Hmm, zastanawiam się, czy przypadkiem te dwie prowincje nie były kiedyś innej kultury, a to można chyba zobaczyć. Nie, chyba była koreańska, oryginalnie. Tak, to były oryginalne koreańskie prowincje. Tutaj kultury też się za bardzo nie zmieniły. Bardziej jak już się zmieniły, to pojawiła się na przykład kultura flamandzka w kolonii przylądka dobrej nadziei. Tak samo tutaj mamy sporo flamandzkiej kultury w Ameryce Południowej Nowej. Jest też troszeczkę tutaj, jak widzicie, Celtów, nawet całkiem sporo tych Celtów, ale jest też również dużo wpływów kolonialnych iberyjskich, głównie andaluzyjskich, ale też leońskich z kolonii Leonu. Więc jak możecie zauważyć, będzie dobrze widać, które państwo gdzie kolonizowało lub który region, po kulturach właśnie. Następnie możemy zobaczyć sobie na chwileczkę handel, żeby zobaczyć, że Aleksandria ma na przykład 100 dukatów, Sewilla ma 27 i Walencja 25, Reims 33, wyspy celtyckie 42, ale tutaj się będzie robiło dużo więcej na zachodzie kasy, jako że jeszcze kolonie praktycznie nie istnieją. A kolonie staną się dużo, dużo bogatsze. W Konstantynopolu mamy 18 dukatów, w Anatolii 12, w Bagdadzie 14, 15, a w Zarabii idzie 15 do Aleksandrii. Okej. Okay. No tak, Egipt stał się naprawdę gigapotęgą handlową w tym momencie, w tym roku. O, 53 dukaty są w Koromandelu, czyli w sumie Indią idzie znacznie lepiej niż w zachodniej Europie z kasą. A zobaczmy, jak tam w Chinach. 29 Beijing, w Nipponie 23. Syjamie 21, Malakka ma 40, Moluccas 13, Australia 9, kurde, to nawet nie tak źle. Zambezi ma 10, wow. A Zanzibar 41, łopanie, ale Zanzibar jest bogaty. A jak tam Nowy Świat? Tutaj jest jakieś 4 dukaty w Brazylii, w Panamie 3, w Karaibach 8, bo dużo ucieka w sumie, w Meksyku 12, w Rio Grande 2,5. A w Zatoce Chesapeake jest 15, w Zatoce Świętego, jak to było Lawrence, Boże, nie mówcie mi, że to się tłumaczy Wałziniec. Osiem dukatów, w Ohio jest 10 prawie. Choć, zobaczmy teraz development. Tutaj w Ameryce Północnej jest dosyć biednie bo tak naprawdę większość tych prowincji mają plemienny development, który przy podbijaniu tych prowincji raczej zniknie. Tereny meksykańskie są dosyć bardziej wydevelopowane, Karaiby również. Tak wygląda Ameryka Południowa. Af Patrząc na Afrykę, jest ona znacznie, znacznie, znacznie bogatsza niż Ameryki, ale to w sumie nie dziwię się, bo to jest, bo tutaj cywilizacja jest bardziej rozwinięta w większości miejsc, szczególnie w tej północnej i zachodniej i wschodniej Afryce. Dalej mamy na przykład Europę, która oczywiście jest bardzo bogata, przynajmniej na zachodzie, bo jak tutaj idziemy na tereny polsko-litewskie i jeszcze dalej, to tu się robi coraz biedniej. Skandynawia nawet nie jest, kurde, taka biedna. Możemy zobaczyć, Stockholm ma 31 developmentu, Kog 29, we Flandrii Brugge ma 38 przykładowo, Paryż 33, stolica Albionu ma 25, aczkolwiek jedna prowincja tu ma 41 a w Albie nawet 48. Stolica Al-Andalusu ma 42 developmentu, Stolica Egiptu 41, Stolica Tunezji, czyli Tunis, 36, Konstantynopol 33, Stolica Węgier, gdzie jest? W Peszcie, a 24, tylko że oni mieli 42 tutaj i 45 tutaj, tylko że ta prowincja jest teraz chorwacka. Stolica Chorwacji ma 29 developmentu, Warszawa 40, Kraków 37, Poznań 24, Kijów ma 20 na przykład, tutaj o, Ryga jest całkiem bogata i ma 24, Dania z tego co widzę jest naprawdę wydewelopowana, 26 tutaj, Zelandia 18, Północna Jutlandia ma 26, zobaczmy, Damaszek ma 31, Jerozolima 31... Tutaj możemy zobaczyć Axum 31, Godjan 33, Berta 33. Oczywiście prowincje większego Adżuranu są naprawdę dobrze wydevelopowane. Gedo ma 34, Afguje 31, Elbur 32. Natomiast Imperium Adżuranu jest znacznie słabiej wydevelopowane. O, Jadal Adal też ma niezły development z tego co widzę. Jak również Arabia ma znacznie lepszy niż bym się tego spodziewał. W Medynie, Mekce czy tutaj na wybrzeżu są 15 jakieś czy 17, a Zabit ma nawet 25. Maskat ma 31, Katar 12, Bagdad 40, ale tutaj jest najbogatsza chyba dalej prowincja na świecie. Lahijan 57 developmentu, czyli to jest prowincja oczywiście w Jachidzie. Bizancjum też ma parę takich dosyć bogatych, takich jak Imeriti 45. Wow, nie wierzę, że wydevelopowali prowincje znacznie bardziej niż stolice. O, w Bułgarii jest 36 w Halkidikę, 36 w Tirnowie, 32 w Kosowie. Fars ma parę takich, prawie 30. Nawet ma dwie prowincje ponad 30, czyli Kazerun i Fase. Jazd ma 35 i Sfahan 28. Tutaj jest dosyć bogato wokół Delhi w Indiach. 32 w Deli. Tutaj 30, 28, 28, 27, 27, 23, 22, 25. No, ten region tutaj Punjabu i De koło Delhi jest niesamowicie bogaty. Tak samo jak wybrzeże tego tutaj półwyspu, czyli księstwo Saurastry, ma tutaj prowincje po 40, 43, 40, 41. To wydevelopowali. Zresztą tak samo Lambakanna, jak widzicie tutaj, ma bardzo dobre dewelopmenty: wszystkie prawie ponad 30 tutaj są też woryście 31 25 są w melpurze 22 w Laknorze, 24 tutaj następnie indochiny też są nie najgorzej wydevelopowane może poza częścią centralną a Jutaja ma 35 na przykład developmentu malakka ma parę bogatych prowincji po jakieś 30 27 czy 30 i tak dalej Chiny oczywiście mają nie najgorszy średni development, ale z Chinami jest taki problem, że oni mają gigantyczne prowincje. No zobaczcie, jaka ta prowincja jest duża, a jakie tu są małe prowincje. Przecież ta jedna chińska prowincja jest tak duża jak powiedzmy te trzy razem. I one mają razem 30 Dewa, a ta prowincja miała ile tam? O, 25. No to podobnie w teorii, ale tu są takie duże, które mają 10. To przecież to by było tak bogate jak wow. Nie, nie ma tutaj tak biednych prowincji, żeby połączyć trzy i zrobić z nich jedną. Bo tutaj nawet jakbym wziął te pięć, powiedzmy kolejne pięć i jakieś byle 6, no to już wychodzi kurde 16. Więc Chiny na pewno zasługiwałyby na zdecydowane przerobienie i zdecydowane wzbogacenie, bo oni są niesamowicie źle oddani w Europie Universalis. Powinni być dużo, 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 dużo bardziej bogaci, ale Niestety nie miałem zbytnio czasu, żeby przygotować właśnie Chiny pod mega kampanię, więc to jest dosyć duża szkoda. Ale co tam? Jak widzicie tereny tutaj Syberii, Stepów i Mongolskiego imperium są naprawdę biedne, aczkolwiek już tutaj idąc dalej na wschód, Japonia i Korea są dosyć bogate, nawet spore części tutaj. Jurczenów, czy jak oni się po polsku nazywają, to nie wiem. Populacji manczulskiej też jest do, dobrze wydevelopowana. Idąc do Indonezji możemy zauważyć, że tu też jest sporo developmentu, szczególnie w tej zachodniej części. Nawet Australia ma sporo takich bogatych prowincji, czy Nowa Zelandia. No ale tutaj to jest plemienny development. I właśnie tak wygląda według developmentu świat. Przede wszystkim dalej widać, że ta część tutaj centralna świata jest niesamowicie bogata, a... Części takie jak ta północna czy południowa, no i oczywiście Nowy Świat, dalej są bardzo biedne. Ale to dlatego, że jest rok 1600 i tego się należy spodziewać. Ostatecznie możemy zobaczyć na przykład mapę technologii. Jak widzicie, tutaj jest to samo. Centrum jest najlepsze. No co prawda, północne państwa tutaj akurat trochę zyskują, ale te tutaj syberyjskie czy afrykańskie, czy Nowy Świat mają technologię gorszą. Aczkolwiek i tak, kurde, zobaczcie, jak dobre tutaj te państwa, na przykład Mutapa czy Marati, mają technologię. To jest ciekawe, że przez kontakt handlowy z Kemetem i z Imperium Majuranu, te tutaj państewka tubylców mają znacznie bardziej zaawansowaną technologię niż na przykład te kongijskie, które znacznie mniejszy kontakt właśnie z tymi państwami mają, no bo akurat mi się wydaje, że po Tanganice to mało handlarzy pływa, natomiast po oceanie tutaj indyjskim bardzo dużo. Następnie ktoś mnie prosił, żebym pokazał ideę państw, więc zobaczymy sobie ideę tych największych państw. Polsko-Litwa wybrała humanistyczne, obronne, handlowe i ofensywne. Al-Andalus zdecydował się na dyplomatyczne, obronne, innowatywnościowe i eksploracyjne, co zresztą można zauważyć, że ma już kolonie. Francja ma idee administracyjne, obronne, dyplomatyczne i również eksploracji, przez co ma teraz kolonie w Karaibach. Bretonia zdecydowała się również na pewno na eksplorację. Albion ma administracyjne, eksploracyjne, wielkościowe i ekspansji, czyli te ich kolonie będą rosły sporo szybciej niż innych państw. Alba ma administracyjne, szpiegowskie, ofensywne i eksploracji, więc oni też mają kolonie. Szwecja ma humanistyczne, ofensywne, handlowe i administracyjne Lotaryngia na przykład ma ekonomiczne, ofensywne, handlowe i administracyjne. Burgundia jest całkiem spora. Ja myślałem, że Burgundia zdechnie szybko, ale jednak nie. Ma administracyjne, ofensywne, handlowe i defensywne. Bawaria ma administracyjne, ofensywne, dyplomatyczne i defensywne. Państwo Nadalpejskie administracyjne, ofensywne, handlowe i defensywne. Bizancjum na przykład wzięło administracyjne, ofensywne, dyplomatyczne i defensywne. Bułgaria poszła w dyplomatyczne, ekonomiczne, jakościowe i religijne. Węgry przykładowo ekonomia ofensywne, handlowe i szpiegowskie. Chorwacja w szpiegowskie, defensywne, humanistyczne i dyplomatyczne. My, jak pamiętacie, mamy dyplomatyczne i innowatywnościowe, obronne i handlowe. Idąc dalej, na przykład Ming wziął ekonomiczne, defensywne, wpływowe i ilościowe. Mongolskie Imperium ma ekonomiczne... Idee hordy handlowe i administracyjne, Japonia administracyjne, ofensywne, dyplomatyczne i humanistyczne, kurde humanistyczna Japonia, Korea ma ekonomiczne, dyplomatyczne, ofensywne i szpiegowskie. Jeszcze Flandrie chciałbym zobaczyć na pewno, która ma administracyjne, ofensywne, eksploracyjne i ekspansji. Więc jak widzicie te kolonie typu Alba czy tam Al-Andalus, no to są całkiem niewielkie, ale kolonie Albionu na przykład albo przede wszystkim Flandrii są już naprawdę spore. Ta La Plata zajmuje dosyć duże tereny, tak samo jak Brazylia. Tak się prezentują wielkie potęgi na mapie czyli dalej poza tymi w Europie mamy też Kemet w Afryce, Yahidów, Rajadinajidów i Ming w Azji. Ciekawe, jak szybko pojawi się pierwsza wielka potęga w nowym świecie o ile taka będzie. Czy będziemy musieli czekać już do Wiktorii? Czy może w Europie uniwersalizm do tego 1836 się jakaś pojawi? Jeszcze możemy sobie zobaczyć instytucje. Jak widzicie, najnowszej instytucji nie ma praktycznie jedynie w Mingu, Indochinach, Indonezji, Australii, Syberii, Japonii, tutaj południowej i zachodniej Afryce, no i w Nowym świecie. Natomiast w koloniach, czy w Europie, praktycznie całej, w dużej części. Północnej i wschodniej Afryki, i w dużych częściach Azji, czy takich jak Indie, na przykład czy Persja, czy tutaj te stepy, czy tam Azja Centralna już najnowsza instytucja jest. No co prawda nie mówię o globalnym handlu, który pojawił się 3 lata temu i nie ma go nawet w samym kemecie, w którym się pojawił, ale jak widzicie, ten globalny handel i tak pojawi się w tych całych tutaj terenach centralnych starego świata, praktycznie od razu sam z siebie. No więc cóż, tak właśnie wygląda nasz świat. Jeszcze możemy wejść właśnie w Ledger. To jest coś, czego zapomniałem pokazać. Europka na szczęście pokazuje nam bardzo dużo statystyk, i to jest bardzo fajne. Zacznijmy od tego, jaki kto ma development i tutaj jest topka developmentu, właśnie możemy trochę nawet przesunąć, i zobaczyć, kto ma jaki tutaj development, czy Państwo się tu jakieś pojawi, czy nie. Następnie możemy iść do wojsk, zobaczyć kto ma najlepszą dys dyscyplinę i jest to Raczputana, 120%. Natomiast kto ma największą armię, no to zobaczymy sobie po prostu tutaj. Kto ma największy maksymalny manpower? No oczywiście my, później jest Polsko-Litwa, Alandalus, Bizancjum, Jachidzi, Francja, Lotaryngia i Imperium Mongolskie. Jeszcze sprawdźmy przychód, a nie mogę sprawdzić przychodu na serio, nie chce mi się pokazać, co za bzduro. No to w takim razie pokażmy. Jaka jest wielkość czyjej armii. Zobaczmy. Największą armię na świecie ma Ming. Następnie jest al Później jest Polsko-Litwa, Rajatynia-Dżidzi, Jahidzi, Kaszmir, Lambakana, Lotaryngia. No i Kemet jest dopiero na miejscu jakimś tam dziewiątym. A to dlatego, że akurat ten zapis jest zrobiony w momencie, kiedy ja przegrałem tą bitwę tutaj i połowa mojej armii została zmasakrowana. Więc musiałem ją później odbudować. Na szczęście, Manpowera mamy najwięcej na świecie, więc ta armia wróciła dosyć szybko do 200 tysięcy i bylibyśmy wtedy jedynie za Mingiem, który ma większą armię. No więc cóż, mam nadzieję, że ten przegląd świata Wam się podobał i się przydał. Następny będzie oczywiście w roku 1700. I cześć!